trener GKS-u w Katowice po meczu w Suwałkach, wygrana 2-1. Gratulacje, panie trenerze, i prosimy o krótką ocenę tego spotkania. Dziękuję. Spotkanie w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, bardzo, bardzo trudna, szczególnie pierwsza połowa dla nas jeszcze pod wiatr i na pewno bardzo ciężko. W moim poczuciu takiej wartości meczu nie było to porywające spotkanie, nie był to mecz taki, który kibice, jeżeli by byli na stadionie, będą pamiętać, a ci, którzy byli przed telewizorami, będą rozpamiętywać. Dla nas to jest ogromna, cenna zdobycz punktowa i z tego się niezmiernie cieszę. Natomiast do samej gry, to tak jak powiedziałem, no też jesteśmy już w połowie listopada, naprawdę jest coraz trudniej, ale obyśmy dograli w takim samym poziomie pogodowym nawet, że nie jest łatwo do końca i przede wszystkim życzę wszystkim zdrowia. Także najważniejsze to. Dziękuję. Budujecie bardzo długą serię zwycięstw. Pan widzi po drużynie, że są tym zbudowani, że to funkcjonuje nieco inaczej, taka pewność. Z młodych ludzi emocje kipią, to wspaniale móc ich oglądać, jak się cieszą, jak się realizują, jak walczą, jak próbują pokonywać te swoje różne słabości. Bo szczerze sobie powiedzieć, nie jesteśmy przecież jakimiś wirtuozami piłki nożnej. Staramy się ciężko pracować nad tym, żeby było coraz lepiej, żeby GKS dobrze grał. Także na pewno to buduje. Każde zwycięstwo bardzo buduje. Kolejne spotkanie z Motorem Lublin, którego pozycja tabeli wcale nie mówi, jakie ten zespół ma aspiracje, bo ma dużo, dużo wyższe. Ja bardzo twardo stąpam po ziemi, mam zimą głowę. Niech mi pan się da przynajmniej parę godzin pocieszyć, a od jutra pozwolić zająć się meczem z Motorem. Po przegranym. Dzień dobry. Na początku chciałem pogratulować drużynie GKS-u zdobycia 3 punktów. Ocena tego spotkania. Zobaczyliśmy sobie na początku same bramki. Z tej kamery zza bramki, bo zawsze to kręcimy. I no właśnie te bramki wyglądały tak jak cały mecz. Dużo w tym wszystkim szczęścia GKS-u, takiego trochę niefarta u nas. Pierwsza bramka, po prostu kopnięcie. Napastnik gdzieś tam odbija piłkę, nic nie zaplanowane, wpada Sanocki w pole karne, oddaje strzał, bramka. Druga bramka, też klatka po klatce, na przybliżeniu zwolnione tempo. Josip Solicz, owszem, fauluje zawodnika, natomiast na 17 metrze puszcza go, nie ma już kontaktu. Od 17 metra ma tak rozłożone ręce i widać to z kamery zabramkowej. I nie ma już żadnego kontaktu. Zawodnik przewraca się na 14 metrze, sędzia daje karnego. Z tymi karnymi to jest tak. Sędzia ma ułamek sekundy. Owszem, w czasie meczu miałem do niego pretensje, natomiast ja rozumiem też to, że ci sędziowie po prostu nie mają powtórek tutaj w tej lidze. No i tyle. No. Jest na pewno złość na sytuację, natomiast na pewno nie mam złości jakoś personalnie do arbitra, bo to jest trudne zadanie, oceniać takie sytuacje. Akurat ostatnio mamy tak, że mamy duże wahania nastrojów, bo i w meczu z Chojnicami oddajemy my strzał, Ozga, piłka trafia ewidentnie w rękę, jest zblokowany strzał od Michała Ozgi, pani Ewa Augustyn wtedy karnego akurat nie dała, no też to jest, trzeba podjąć decyzję w ułamku sekundy. Tydzień temu pan Lizak, oddajemy strzał na bramkę, pan Lizak widział kolano, no my z kamery znowu zabramkowej widzimy, że jest ręka, ewidentna ręka, piłka idzie światło bramki. No i te sytuacje gdzieś się mnożą. My liczymy mocno na to, że za chwilę nam też to gdzieś odda w kolejnych spotkaniach, że będziemy mieli takie stykowe sytuacje my i to my dostaniemy karnego albo przeciwko nam nie podyktują, bo z tymi karnymi jest jakieś fatum od zeszłego sezonu. I może zamknijmy już temat rzutów karnych, bo to nie to jest sprawą kluczową. My dzisiaj na pewno zdominowaliśmy GKS w pierwszej połowie i zarówno w pressingu więcej sytuacji, więcej zagrożenia po stałych fragmentach. GKS poza tym przypadkowym golem nic nie miał. W drugiej połowie ta gra była trochę bardziej szarpana na dwie strony. My pressing, GKS jakieś próby, ale też nie do końca potrafili nas spresować, bo dobrze z tego wychodziliśmy. Mamy super boisko i gdzieś tu u siebie w domu, poza tym spotkaniem z Ostrudą, to czujemy się bardzo dobrze. Natomiast no z przebiegu meczu po prostu jest jedno wielkie, musiałbym teraz przeklnąć, bo absolutnie okej, remis, ale absolutnie nie zasługiwaliśmy na to, żeby mieć 0 punktów, bo po prostu dobrze graliśmy. Jakieś drobne błędy zadecydowały o tym, że błędy, no przypadek w piłce nożnej, dużo jest tego przypadku. My o te rzeczy, na które mamy wpływ, bardzo zadbaliśmy i wyglądało to dobrze. Jako trener mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego, jak dzisiaj graliśmy, ile w to włożyliśmy pracy.
tyle. Nie ma co wracać do tych wszystkich tematów urazów, bo też mnie to męczy. Ciągle o tym gadamy, dopóki mamy 11 zawodników, to chcemy grać, będziemy grać, bo o to chodzi, żeby rywalizować. Dzisiaj na boisku też pojawił się Oskar Furst, który już tak naprawdę był przez jakiś tam czas w drużynie rezerw. No i właśnie pojawił się dlatego, że w tych rezerwach dobrze grał, wrócił do nas, wygląda dobrze na treningu i takie rzeczy też cieszą, że nadarzy się okazja, żeby ci chłopcy gdzieś tam znowu o sobie przypomnieli. Dobrze, znajdziecie te zgubione 3 punkty dzisiaj we Wronkach za kilka dni? No tak, ja nie wyobrażam sobie innej sytuacji niż to, że jedziemy do Wronek po to, żeby zgarnąć 3 punkty, bo my jak nie wygrywamy jakiegoś meczu, remisujemy albo przegrywamy, to zawsze następny wygrywamy i musimy to po prostu podtrzymać. Mamy 4 mecze do końca, jak zagramy te 4 mecze tak jak dzisiaj, to nie przegramy żadnego, bo trudno mieć tyle po prostu nieszczęść w trakcie jednego meczu. Mieliśmy sytuację Sałczka w pierwszej połowie, niewiele brakowało, Porożnym się też zakotłowało, dużo szczęścia GKS-u. Mieliśmy sytuację z drugiej połowy, gdzie Gierachowi nie do końca podjął decyzję, czy głową, czy nogą. No i kilka jeszcze innych takich sytuacji. Może gdyby któryś z naszych zawodników też zaczął pajacować i się przewracać w polu karnym, to może też sędzia dałby karnego. No ale walczymy jak mężczyźni w polu karnym i jeżeli faulu nie ma, to mamy po prostu walczyć i myślę, że tędy droga. Na pewno jest duże rozgoryczenie. Wiem, że to słychać i widać po mojej osobie i po tym, w jaki sposób mówię. Natomiast trudno, żeby było inaczej. No bo o ile z Sokołem Ostróda zagraliśmy słabo, o ile z Chojnicami zabrakło nam trochę farta gdzieś w polu karnym, o tyle po prostu dzisiaj no nie zasługiwaliśmy na to, żeby przegrać mecz. I z chłodną głową jeszcze, bo dzisiaj mieliśmy mecz na szczycie. GKS Katowice, Ligry Suwałki. Pan chociaż gra bez, nie wiem, 6-7 podstawowych piłkarzy GKS, widzimy w jakim zestawieniu. To są te 2 zespoły, które do końca będą walczyły awans? Tak, jestem przekonany, że tak będzie. Jestem przekonany, że GKS Katowice i Wigry Suwałki to będą 2 zespoły, które na pewno będą do końca walczyły o awans i myślę, że jeszcze w tym wszystkim gdzieś się znajdą dwie drużyny, trzy, które do tego dołączą i na pewno ten wyścig będzie ekscytujący do samego końca. Dziękujemy panie trenerze za spotkanie i powodzenia. Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratuluję ekipie GKS-u.